Witam z Kamionka. Dzisiaj przyjechałem na działeczkę. Będę przygotowywał ziółka do polania pszczołom. Dzisiaj trochę cieplejszy dzień, 17 stopni. Spójrzcie, ładnie latają jeszcze. Jeszcze przychodzą z pyłkiem. O, tutaj właśnie przyleciała jakaś z pyłeczkiem, zaraz będzie lądować. Ale gdzieś chodzą po wodę, jeszcze coś tam działają. Jak widać, jest jeszcze ruch. Ładnie sobie latają jeszcze. Zaraz pójdę przygotowywać ziółka i chcę dolać, polać po uliczkach pszczołom. Zobaczymy, jak będą wciągały. Mam wrażenie, że chętnie przyjmą te zioła. Muszę dostać coś na żołądek. Dobra, idę gotować. No i zaczyna się gotować. Tutaj mam taki garnek, około 2 litrów wody. Właśnie już jest wrzątek. Dodamy piołun, trochę brotycza, kwasek cytrynowy, żeby to zakwasić. Ja słodzę później to wszystko miodem, który został w stole do odsklepiania. Piołunu gdzieś 4 łyżki na te 2 litry, łyżkę brotycza, no i łyżeczkę do herbaty, dosłownie niedużo kwasku cytrynowego. To jest 20-gramowe opakowanie, ale to za dużo by było. Dobra, zabieram się do pracy. No i zrobiłem napar. Mamy buteleczkę naparu. To jest nie gotowałem do wrzątku, tylko zioła. Potem pół godzinki postało troszkę i kiedy przestygło, dodałem około 4 łyżek jeszcze miodu i tak to wygląda w tej chwili. Teraz spróbujemy to otworzyć i polać. To jest ułatwienie do wchodzenia do podkarmiaczki. Tutaj jeszcze paski zostaną, bo to dopiero 2 tygodnie jak są włożone, także zostają jeszcze. W innych rodzinkach będę już wyjmował, już minął miesiąc po tym osypie. W niektórych nie ma właściwie, ale w niektórych jeszcze, w tych późniejszych, coś się tam pojawia. Po tygodniu jest około 30 sztuk, także na spokojnie. Dobra, polewam po uliczkach. Dlaczego nie dawałem do podkarmiaczki? Bo w tym roku bardzo wcześnie zaczęły sobie same zakarmiać i jak gdyby zawsze daję, żeby wbudowały w górną część plastra. Wtedy wiosną, jak dochodzą do góry, mogą wykorzystać tę mieszankę. A teraz się zakarmiły dużo wcześniej, już tak trochę mniej sensu jest w tym. A poza tym z podkarmiaczki zabierają to starsze pszczoły. A tu chodzi o to, żeby wszystkie spróbowały, nawet te młode, świeżo wygryzione, żeby też miały szansę tego spróbować. A i zatykam się drobinami wosku, bo tam miód był nieprzefiltrowany, ale jakoś sobie poradzimy. A dobra, spójrzcie, jak piją. Jak piją, to na ramkach. No, pszczoły, jak widać, spokojne, bez problemu. Czekajcie, spróbuję wyjąć. Zobaczymy, jak to na rameczkach wygląda. No, wychodzą, to spijają. Nie jest to jakieś duże stężenie tego naparu, ale chodzi o to, żeby trochę złapały tych ziół, które pomogą im później poradzić sobie z tą nosemozą. Bo wiadomo, w każdym ulu wszystkie zarazki, wszystko mamy. Mamy i nosemozę, i zgnilce, i wirusy. Chodzi o to, żeby pomóc im to zwyciężyć w jakiś sposób.
Dobra, będę zamykał tutaj i przechodzę dalej. To jest następna rodzinka. To był odkład z maja. Tak, z końca maja z tego roku. Powyjmuję im zaraz resztki pasków. Ale na razie polejemy. Jak widać, rodzinka jest na całym korpusie. Nie za bardzo jest co zabrać na razie. Może później jeszcze uda się wycofać jakąś rameczkę. Pszczoły też, jak widać, spokojne. Nie ma, że atakują chmarą. No dobra, spróbujemy polać. Macie pić. Wleję im może w te komórki na górze zabudowane. Niech sobie wypijają. I znowu na rameczkach wychodzą, piją. I o to chodzi. Tutaj mamy taką rodzinkę. Jak widać, w czerwcu u nich była cicha wymiana matki. Nie wiem, co im się tam stało. W każdym bądź razie bezboleśnie to przeszło. Nowa matka się pojawiła i tyle. I tu, jak widać, to już jest tak. Udało mi się zabrać trochę ramek. Jedna ze zatworem jeszcze stoi do osuszenia. One przenoszą sobie do gniazda. I tak naprawdę to w takiej ilości chciałbym przynajmniej większość zazimować. Na tych 7 ramkach, czasem 8, żeby miały miejsce z boku do wentylacji, a potem wiosną mam łatwiej rozszerzyć to wszystko. No tu też, jak widać, pszczoły jest dużo. Nie wziąłem dymu, to tak łatwo nie będzie, nie będzie pokazać, ale one sobie, spójrzcie, wędrują do samego dołu. Jest ich sporo. Nawet na tej ramce tutaj oczyszczanej też ich sporo jeszcze jest. Także tak to najchętniej u siebie bym widział. 7 ramek Dadanta. Jest akuracik. Tutaj mamy odkład. Taki lipcowy. Ja już go pokazywałem kilka razy. Jak to wygląda. Zaraz zajrzymy, co tu mają. 5 rameczek ze zatworem, jeszcze 2 do oczyszczenia. One już się chyba z tym uporały. Tak, już ostatnie komóreczki, będę mógł to zabrać. A to jest odkładzik, który stał trochę dalej, bo one, jak były utworzone, to zaczęły się rabunki. Musiałem go trochę dalej zabrać. No ale jak widać, już ładnie mają zalane te ostatnie ramki. Drugi też. To już teraz dostaną więcej inwertu, niech już kończą. I tyle. Sprawdzę tylko, ile jeszcze czerwi mają. Tutaj resztka się wygryza. Wszystko dookoła jest już zalane. Tak, z tej strony też jest cała w zapasie. Dobra. Hop. Osypała się pszczoła w dół. Dobra. Zobaczymy, co tutaj. Tutaj jeszcze jest dużo, dużo czerwi. I matka wędruje na środku tutaj. Gdzieś jest. Widać ją? Widać chyba. Tutaj wędruje. Jeszcze dużo czerwi, także tutaj będę jeszcze czekał z zalaniem. Powolutku im daję. Ale myślałem, że dam dużą dawkę i będzie spokój, a niestety. Dobra, te paski zabieramy.
już nie ma co. Już swoje zrobiły. W tej akurat rodzince na początku troszkę się osypywały, jak było widać. A potem ładnie to się wszystko ucięło. Jest w porządku. Zobaczymy drugą. Co tu się dzieje? Też jeszcze czerwiu dużo. Także muszę czekać. Za jakieś 2 tygodnie chciałbym kontrolnie odymić i zobaczyć, jak ta sprawa wygląda tak naprawdę z tą warozą. No ale mówię, jeszcze 2 tygodnie sobie poczekam, to spokojnie. Muszę powygryzać to wszystko. Dostaną inwertu, żeby zalały te miejsca. No ale jak widać, jeszcze trochę jest. Uciekajcie stąd. Dobra. Jeszcze tą jedną muszę zabrać. Ten pasek. W niektórych rodzinach mocno podzgryzały, to właściwie nic nie zostało. W niektórych troszkę jeszcze zostały, ale już miesiąc działają, także wystarczy. Dobra. Polewamy. Troszkę na ramkę, niech sobie piją. No i dobra, składam. Tu jeszcze sobie zajrzymy do rodzinki. To jest rodzinka, która rozwinęła się z niebieskiej matki, wycofanej w tamtym roku z produkcji. Przezimowała i potem mamy 2 czerwca. Została wymieniona. Oj, tak wygląda ta rodzinka. Już centrum gniazda grzeją bardziej, jak widać. Ale co tu jest? Przeważnie pierzga na ostatni. Zapasik, ciężka ramka. Tutaj też pewnie zapas. Tak, ostatnie komóreczki. Jakiś czerwiu. Teraz wywalę pasek. Na dół. Jeszcze dużo czerwiu. Jest matka. Wędruje. Dużo czerwiu jeszcze. Nie wiem ile rameczek. Zaraz zobaczymy. Ale tutaj u mnie tak właśnie jest. Ciągle przychodzą z pyłkiem, ciągle coś tam, jakiś poplon kwitnie, jakieś kwiatki. Teraz bardzo mocno kwitną rozchodniki, te olbrzymie. I na tym jest dużo pszczół. A że są to działki, to każdy tam jakieś takie właśnie roślinki, jakieś skalniaczki, coś tam ma. I tak to wygląda. No. Z obu stron. Jeszcze dużo czerwiu. Ale rodzina ładna. Jest trochę pszczoły.
Tutaj też pewnie mi nie uda się zabrać ramek, ale zobaczymy. No tu już też ostatnie komóreczki. Tu już trochę zalane z tej strony. Ale patrzę, czy jajeczek nie ma. Nie, tutaj z tej strony nie. Z tej chyba też nie. Już się powygryzają i będzie spokój. Tak więc na trzech tutaj jeszcze jest. No, tu też ostatnie komóreczki na środku. Są pszczoły z pyłkiem. Ale świeżo zalana. Tu też troszeczkę jeszcze na środku i już reszta zalana jest na zimę. Dobra. Ops. Dobra, uporządkuję tutaj i idę dalej. Tutaj mamy rodzinkę primorskiej. No też pszczół jest. Chociaż one nie zimują w tak dużych rodzinach jak bakwasy. Ale spójrzcie, kilka dni temu zaglądałem, wyczyściłem wszystko. Już mają zalane, już nie dawałem im więcej inwertu. Ale przynoszą coś jeszcze, nie wiem skąd to targają. Budują właśnie pod powałką. Całe powałki w niektórych rodzinach mam sklejone. Trzeba to odrywać, czyścić ciągle. A jak już zostanie na zimę, to już zostanie po prostu. Ale tutaj nie budują między, tak jak w niektórych, które dzisiaj nawet otwierałem, że zostały tylko pojedyncze otworki między ramkami, bo już są na zimę zmostkowane na równo. A tutaj jeszcze one pracują. Też widać zajęte swoimi sprawami, w ogóle nie zwracają uwagi. Ratują tutaj miodek. Muszę znowu to wyczyścić. Wrzucę może do podkarmiaczki na górę i niech sobie wybiorą to. No dobra, kończę tutaj. No i skończyłem z podawaniem ziółek. Polałem we wszystkich ulach. Jeszcze na pewno ten zabieg powtórzę raz, może dwa razy, bo to nie jest jakieś nie wiadomo jakie lekarstwo, ale niech sobie wciągną trochę do brzuszków. Na pewno im nie zaszkodzi. Jak widzieliście, po tym leczeniu paskami rodziny nie ucierpiały. Pszczoła jest. W sumie jestem zadowolony. Jedna rodzinka tylko jest taka osłabiona. Bo tutaj już miałem wirusa. Już się rozwinął. I były uszkodzone skrzydełka. Sporo tego było. Ale dają sobie radę, po prostu będzie dwie rameczki mniej. A tutaj jak widać było, pszczoły są spokojne, także chyba nic im się tutaj nie dzieje, nie ma tragedii. W tych niektórych ulach, gdzie był później wkładany paski, jeszcze jest osyp, ale to jest osyp taki po tygodniu jest kilkadziesiąt sztuk, także widać, że już nie przenoszą jak gdyby między sobą, między rodzinami i może przestały gdzieś latać, rabować, bo długo tutaj ten osyp się utrzymywał, ale i tak nie mam złudzeń, że to wszystko załatwiło. Będę odymiał, wykończę po prostu ile się da i trzeba działać dalej. Co jeszcze? Trzeba będzie sprzątać wszystkie korpusy, wszystko ogarnąć i tyle. Powolutku kończymy. Chociaż mają przejść ciepłe dni jeszcze na spokojnie. Tutaj spójrzcie u mnie. Są takie tutaj pojedyncze sztuki, ale są jeszcze na działkach całe kępy takie na włoci. Bo tam, gdzie były skoszone gdzieś przy ogrodzeniach, ludzie skosili latem, to wszystko teraz odbiło i kwitnie, dlatego ciągle noszą pyłek, ciągle matki czerwią, no i nie ma co za bardzo z tym zrobić, bo tak jak pokazywałem,
jak zaleją gniazdo, to po prostu próbują budować gdzieś wyżej, bo latają, przynoszą, a gdzieś to muszą wpakować. Bez ograniczeń są. No i tyle, co tu mądrego się da wymyślić jeszcze. Trzeba będzie dbać, żeby dobrze przezimowały. Poukładam te gniazda, chcę zrobić jeszcze, gdzie się da, trochę miejsca w środku. Chociaż na jedną rameczkę, dwie rameczki, żeby miały którędy się wentylować. Na spokojnie. I tyle. U mnie te 6-7 ramek do Danta, no to jest pełny wielkopolski 10-ramkowy, także ta ilość jest wystarczająca. Tym bardziej, że ramka jest dużo wyższa i one sobie będą szły i szły do góry. Jeśli nic tam się nie wydarzy po drodze, no tutaj zimowla jest naprawdę spoko. No dobra. Kończymy, sprzątamy. Zamykam bałaganik i do domu. Do zobaczenia.